Cześć, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Idealnej Niani. I chyba udało nam się uratować tą serię, bo jak widzieliście na końcu ostatniego odcinka, przyszły do nas dzieci, ale dopiero o 15 jakoś tak. I myślę, że to dlatego, że one będą przychodzić do nas po szkole dopiero. W takim razie nie rozumiem, czemu mamy od 9 do 19. Nie wiem, czy małe dzieci... No, niby są jeszcze w mieście małe dzieci, jak możecie zobaczyć. Może dlatego nikogo nam nie przynoszą rano. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie mamy teraz małe dzieciaki, takie szkolne. I zobaczymy, co możemy z nimi tutaj działać. Przyjazny powitań. No, chciałam właśnie, żeby wszystkich powitała. No i pomóż mu odrobić te lekcje. Jeszcze jedno dziecko? Aha. Powiem wam, że robi się ciekawie. Ty chcesz się bawić, a mało masz zabawy? No w sumie to są takie zabawki dla małych dzieci. Czekajcie, jest coś do kupia na szybko. Nie ma to jak plac zabaw przed domem. Nie wiem, czy one będą z tego korzystały, bo w sumie nie mam pojęcia, jak to wszystko będzie wyglądało. A jemu nie możesz pomóc? Przyjazne. Zapytaj o dzień. Kurde, nie wiem. A w ogóle powitaj ją też. Tego w ogóle znamy, bo on przychodził do nas jak był małym dzieciakiem. Frank też zresztą. Czyli teoretycznie mamy nadal te same dzieci. No dobra, to nie wiem. Specjalne coś. Jak mogę sprawdzić, czy oni mają odrobione te lekcje? Idą na dwór? Idą. Idą na dwór się bawić. Dobra. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Ona by się chciała bawić. Weźmy jej, pomóżmy odrobić lekcję. No do 19 zostało nam bardzo mało czasu, więc... Oni są głodni w ogóle, musimy im gotować, więc dobrze, że się uczyliśmy. Więc co my tam w ogóle mamy w tej lodówce? Nie starczy dla nich. Co lubią dzieci? Zrób im rybę z frytkami. Jeśli ci się uda, bo to dziecko ci trochę przeszkadza. Oczywiście nie zdążysz, no to najwyżej zjedzą jutro. I proszę, tutaj dzieci się bawią. Ale on nie ma się z kim huśtać. Biedny. O nie. Świetnie nastroju. O nie. Nieodrobiona praca domowa. O nie, no dobra. Czyli mamy trochę failowy ten dzień pierwszy naszej pracy. Zobaczcie, jak mało doświadczenia. O nie, chyba będę teraz... Dużo dłużej będzie mi zajmowało zajmowanie się tymi dziećmi i zdobywanie awansów. A najgorsze w tym jest to, że znowu są 4 dni wolne i ja muszę to przegrać sama. Także masakra. No ale dobra, ważne, że się odbagowało, tak? Także trzymajcie kciuki za mnie, żebym teraz jakoś wytrzymała psychicznie te 3 dni. Tymczasem, no cóż, do usłyszenia w poniedziałek. No i mamy tu w końcu kolejny dzień pracujący, czyli poniedziałek jakoś, bo trwałam po prostu te 3 dni wolne znowu. I patrzcie, niosą nam dzieci małe. Jak ja się cieszę, bo myślałam już, że wiecie co, znowu od tej 9. Nie będziemy... Aha, ta dalej słucha ta kasta, okej. Okay. Myślałam, że od tej 9 znowu będziemy siedzieć i nic nie robić. I wiecie, dopiero o 15 przyjdą te starszaki. Jak możecie zauważyć, też mamy... Co tobie stało? Mamy też drugiego kotka. Nie wiem, czy to było, czy nie, bo oczywiście ja to nagrywam teraz kolejnego dnia, innego zupełnie dnia. Pewnie mój głos może też brzmieć inaczej, bo jestem trochę chora i tak. Takie zmiany. W domu też takie zmiany, że
doszły nowe tutaj rzeczy, bo robiłam taką jakby imprezę dla nastolatków, ale wiecie co, próbowałam się z nimi zaprzyjaźnić i się okazało, że oni już nie są naszymi właśnie, bo oni wszyscy podrostali. Tak, i tyle wyszło z naszej imprezy. Więc tak, taka sytuacja. No ale mamy tutaj nowe dzieci. Czekaj, najpierw tutaj pieluszka. To co lubimy najbardziej, czyli o... maluszki nasze. Co ci przeszkadza? Drzwi? Serio? Weź ogarnij się. Zmień brudną pieluszkę i weź go na karm. Dobra, niech oni zjedzą. Aha, jemu jeszcze zmienimy pieluszkę. A co to jest? Zabawka jakaś. Tak, jakaś zabaweczka. Niech oni zjedzą, a ty potem możesz opowiedzieć im historię. Bo to podnosi przecież zabawę. I towarzystwo. Tak, u nas w ogóle się robi takie domowe przedszkole, jak możecie zobaczyć, plac zabaw, jakieś lody i takie. Tak, dzisiaj jest ciepło, możecie wyjść kurde na dwór i możesz na dworze im opowiadać bajeczki. Przynajmniej nikt nie zmarznie. No i się tak zastanawiam, wiecie, czy my zdobędziemy ten awans w te 3 dni. Bo szczerze mówiąc, to się już staje strasznie męczące, że ja muszę grać 3 dni, właściwie 4 dni wolne z nią i 3 dni pracować i tak dociągać do tego awansu. Nie wiem, muszę się z nimi zaprzyjaźnić, to może prędzej. O, w świetnym nastroju. O, ten też zadowolony. Pouczymy cię, a potem dostaniesz butelkę. Tutaj mamy Nestora. Nestora też pouczymy. A potem mu damy butelkę. I tutaj mamy Leniego. Leny. I też buteleczkę. O, taką dzisiaj mamy kolej rzeczy. Jestem ciekawa, czy o tej 15 przyjdą jeszcze dzieciaki. No to wtedy już będzie trochę hardcore, nie? Trójka małych i starszaków. Można nie wyrobić, można. Średnio nam się tu podnosi. Kurde. Dobra, mamy 3 dni, to na pewno się zdążymy zaprzyjaźnić. Tak, tutaj talent muzyczny nam rośnie. Dobra, jest 15. Idzie ktoś do nas? Nie bardzo chyba. Chyba nie przyjmą już. No, trudno. Może to i lepiej, bo byśmy nie dali sobie rady. Znowu jesteś głodny. No to damy ci jeść. O, jednak przyszły dzieci. Proszę bardzo. Właściwie jedno dziecko przyszło. I idzie od razu na plac zabaw, nie? Co tam, Brandon? Pokaż się. Chcę nieco więcej zabawy. No to... bawisz się, chłopie. Bo chyba tylko właśnie on nie dorósł z tych wszystkich dzieci, wiecie? Chociaż nie, jeszcze jest jeden, dobra. O, jest głodny, ojej, 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 ojej. Możemy coś wyjąć z lodówki? Mamy coś? O, mamy, jeszcze zostało nam z... A bo ja chyba specjalnie nawet z nią to zrobiłam dla tych dzieci. Zawołaj ich na posiłek. Lody sobie zrobił, ej, no patrzcie, jaki cwaniak. Ale dobra, teraz wołasz na posiłek, tak? Nie, ty nie bierz talerza, ty nie. Zmień pieluszkę. Okej, okay, ten dzieciak jest zadowolony. Ten znowu brzydko pachnie. O Jezu. Zmień pieluszkę. A jakbym chciała opowiedzieć im historię, to czy te duże dzieci też będą tego słuchać? O! Kotek nam się tutaj nauczył coś. Idziesz się bawić? To idź się baw. O Jezus, jak z nimi nie odrobię lekcję, to znowu będzie problem. Że oni nie odrobili lekcji. No niech toż tak. No nie wyrobię. Nie wyrobię z nimi wszystkimi, nie ma opcji.
Nie, no tak, praca domowa nieodrobiona, no. Nie wyrobiłam się. Nie wyrobiłam się. I zobaczcie, jak mało nam tego doświadczenia urosło. Nie ma opcji, żebym w te 3 dni je zdobyła. Kurde. Znowu będę musiała się męczyć, żeby przejść na kolejny poziom. Ach, te Simsy. Muszę jakąś inną taktykę obrać, po prostu, nie wiem. Żeby do 15 ogarniać te maluchy, a potem ogarniać starszaki, no bo jak? No już nie jest tak łatwo. Chyba, żeby Chestera tutaj zwabić i Chester nam będzie... Nie Chester, tylko Chase będzie nam pomagał. Kurczaki, no. No i mamy w końcu kolejny dzień. Zobaczymy, jak dzisiaj będzie z dzieciaczkami. Powiem wam szczerze, że mam ochotę trochę scheatować. W sensie, jeśli w środę ten pasek nie dojdzie do końca, to chciałabym sobie go sama dociągnąć, że tak powiem. Bo naprawdę, czekać kolejne 4 dni, żeby dograć ten dosłownie kałałeczek, to strasznie mnie denerwuje. I myślę, że po prostu to sobie przesunę i tyle, bo... bo po pierwsze i tak w następny poniedziałek będzie wszystko to samo, co teraz mamy, więc to też bez sensu robić w kółko to samo. Więc no... Myślę, że to nie będzie takie wielkie czytowanie i po prostu sobie przeciągnę ten pasek i tyle, bo i tak dogram pewnie gdzieś dotąd. Do tego miejsca pewnie będzie i... No i no proszę was, 4 dni będę czekać, żeby taki kawałeczek, a potem znowu będę musiała dogrywać, żeby mieć 3 dni kolejne na kolejnym poziomie, bez sensu. Więc tak też sobie uczynię. A my tutaj na razie gramy w grę. Relaksujemy się przed pracą, bo już dzieci nadchodzą, zobaczcie. No teraz chociaż jak postawiłam ten płot, to jest logiczne, że oni przechodzą tędy, a nie tak jak przedtem. Dobra, zmienimy pieluszkę. Dzisiaj musimy się skupić. Wyłaź z tych klocków. Zmieniamy pieluszkę. Nakarmimy. Nie mam zbytnio czasu, żeby w ogóle się nimi... z nimi zaprzyjaźnić jakoś. No, te relacje nam powoli rosną, więc... Zobaczymy. Kto mi tu dzwoni już? I czego chce? Dobra, to mi brakuje tylko zabawy. Ty jesteś znowu głodna, mimo że przed chwilą dawałam ci jeść. Ale po prostu to nie ma sensu, widzę, bo oni i tak będą chcieli żreć. Ale i tak ci dam. Nie chcesz, ale i tak ci dam, bo pewnie nawet będziesz chciał, czy coś. Albo się zlejesz w majty. Albo te dzieci o 4 pewnie przychodzą. Kurde. I tak mało czasu mam dla nich. W sensie, no tylko do 19. Bo widzę, że się już zaprzyjaźniłam z tym małym. Albo z małą. Ale żeby to jakoś mocniej urosło, to nie bardzo. To weź się podrzucaj. O, przyszło. Przyszło. Dziecko. Więc stój, dziecko. Przyjazny. Odrabiaj lekcję. Ty też pomóż odrobić lekcję. Proszę tutaj... Pomóż odrobić lekcję. O, może tak o. A potem pomóż temu odrobić lekcję. Lekcje muszą być zrobione, a potem będziemy się zajmować dziećmi. Bo ja... no. No miałam pomóc mu. Pomóż. A potem chciałabym pomóc temu, ale już nie mogę, widzę. Może sam sobie poradzi. Może jest takim geniuszem. O, już ma odrobione. A ten chyba, mam nadzieję, że sobie poradzi z tymi lekcjami, kurde, no bo... No nie mam jak... Czemu ci rodzice przychodzą przed czasem? O, a te maluchy już poszły. Znaczy ci chłopcy. No dobra. Który to Lenny, ten? Tak. No to Lenny sobie je. No to zostaw już. Zaprzyjaźnimy się z Lennym, korzystając z okazji, że... Został u nas. Wyściskamy go. Połaskoczemy.
Czemu ty nie spuszczasz wody? O, proszę. Lenny umie korzystać. Mamy teraz Amciu. O nie, już. No dobra. Odrobiona. Dobra, lekcje mają odrobione, więc spoko. Chyba było dobrze. Pieniędzy dostaliśmy tyle co zawsze, więc... Och, no powiem wam, że no zobaczcie, no nie ma opcji, żebyśmy jutro dostali ten awans, dlatego no ja muszę to przeciągnąć kodem, bo no nie będę jeszcze jednego dnia marnowała z przyszłego tygodnia takie śmieszne klocki. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Na pewno mi to wybaczycie. Cheryl dzisiaj się nie wyrabia, bo już 9, a ona jeszcze nawet nic nie zjadła. Co ty robisz? Idź użyj. Co mi tutaj... Czemu wy mi tu przynosicie jakieś zwierzątka zdechłe? Kocie. Bierz to dziecko, nie stoisz. Halo. Co za niańka. No. Na kibelek. Ale one mają dzisiaj fatalne nastroje, te dzieci. O, a ten pięknie się nauczył wczoraj po godzinach, więc spokojnie sobie sam korzysta i fajnie. Więc opowiem im bajkę, bo wczoraj nie wyszło, żebym powiedziała bajkę wszystkim. O, ten też już umie. No najłatwiej ich właśnie nauczyć, kurde, korzystania z toalety, bo reszta umiejętności to po prostu graniczy z cudem. Musiałabym tu mieć chyba z 3 opiekunki, żeby ogarnęły. Chodźcie teraz wszyscy na słoneczko, opowiem wam bajeczkę. Ale gdzie ty idziesz to opowiadać? Ty... Nie żartuj sobie ze mnie. Ostatnio tutaj ci pasowało, teraz nie? Jak te wszystkie dzieci mam tam wypełnąć? Kurde, czuję, że go faworyzuję, bo znowu jemu pomagam odrabiać lekcje, a nie jemu. Ale bo on, patrzcie, on sam odrabia lekcje, on jest jakimś kujonem. Jak nic. Tamte dostał jeść? Tak, kurde, domowe przedszkole, najlepiej się. Dzieci, kurde, żrą poza domem, poza płotem w ogóle. Nie mam pytań. Odrabiasz lekcje? Miałaś im pomóc. O, dzieci się czołgają z powrotem na Hawirę. I wszystkie brzydko pachną. Pogawędka. Świetnie. A ty temu pomogłaś odrobić moją lekcję? Pomóż, bo będzie miał nieodrobione. Który tu brzydko pachnią? Ten. Mi pieluszkę. Kocie, co mi tam syczysz? Wygląda na to, że dziecko Nastor się dzisiaj spójni. No dobra. Niech się spójnia. To jest Nastor? Tak. Zmieniłem pieluszkę i... O. Uczymy go korzystać z toalety, bo on jeszcze nie umie. Twoje umiejętności opieki nad dziećmi nie pozostaną niezauważone. Super. Odrobiona, dobra, świetna. No, niestety. Nie może być idealnie. I widzicie? Tyle nam zostało do końca. Musiałabym przegrać jeszcze 2 kolejne dni. Czy gdyby ten czwartek nie był wolny? Nie wiem, można wyłączyć jakoś te dni wypoczynku? Czekajcie, ja to sprawdzę, bo... tutaj. Niby nie można, ale jak przedłużę? Bo w sumie teraz mamy chyba wiosnę? Albo lato nawet? Jak to przedłużę? To nie ma jutro dnia wypoczynku. Więc jeszcze jeden dzień przegramy! Żeby nie było aż takie cheatowanie, dociągniemy ten jeden dzień. Bo potrzebujemy więcej, kurczę, czasu niż te 3 dni. Przecież to jest jakieś śmieszne, żeby 3 dni pracowała. Także widzimy się jeszcze kolejnego dnia. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie trwał w wieczności.
Proszę bardzo, jakieś wyzwanie osobistości z rana, ho, ho, ho. W nocy wyskoczyło nam też powiadomienie, że Brandon dorósł. Brandon, czyli to jest ten? Nie. O, Brandon Pearson. Tak. Już będzie chodził do szkoły. Kto wie, może nam go przyprowadzą. Po południu. Zobaczymy. Nie, to są te same dzieci. Ten Brandon to w ogóle był chyba z poprzedniej opieki naszej. Znowu ktoś do nas dzwoni. Czego tym razem? Ja nie chcę żadnych... Nie chcę żadnych okazji. Mnie najbardziej w tym wszystkim dziwi i nawet trochę irytuje, że te dzieci się nie bawią między sobą. To troszkę takie bez sensu. Nie mają ze sobą takiego kontaktu żadnego. Nie odłóż, tylko daj butelkę. Po co ty ją w ogóle wzięłaś? Historię. Może nie wyjdą gdzieś daleko. O, dzisiaj tutaj. Wiecie, codziennie trzeba zmieniać otoczenie po prostu, nie? Żeby dzieciom się nie nudziło. Ale muszę powiedzieć, że ta interakcja jest super. Powiadamy troszeczkę bajeczek. Wy tutaj już sobie... A nie obchodzi mnie, że znowu brzydko pachniesz. Brunasy wy. Ja muszę tutaj się zająć też starszymi dziećmi. Leilani? Jak ty masz na imię? Leilani? Leilani? Weź tutaj odrób ją lekcję. A teraz idź się bawić. Idź się bawić. Pomóż odrobić lekcję. Przeszkadza ci dziecko? Bo nie widzę. A, w tym pudełku, kurde blaszko. Wyłaź stąd. O rany. No zmieniła mi pieluszkę. Albo i nie. Okej, lekcje odrobione, ale widzę, że nie było żadnej świetnej opieki, więc jest słabizna. Aż 50 himolonów mniej dostaliśmy dzisiaj. No ale to nic. Odłóż dziecko, bo matka przyjdzie i będzie tutaj pała. No widzicie, tu nie ma opcji. Musiałabym jeszcze przegrać chyba 2 dni, żeby wybiło nam się, wbił nam ten poziom, więc po prostu sobie pomożemy. I tyle. Zobaczmy, co mamy w kolejnej karierze, w kolejnym poziomie. Nowy tytuł specjalista opieki dziennej. Super. Czy zgodzisz się poświęcić część swoich codziennych przyjemności, bycie opieką do dzieci tego kalibru może wymagać wielkiej elastyczności czasu pracy, ale rezultat jest z pewnością tego warty. Teraz będziesz się opiekować 6 dzieci. O matko bosko. Pracować w weekendy oraz zajmować się dzieciakami po szkole, a także od czasu do czasu trudnymi dziećmi. Nareszcie jesteś u szczytu kariery. Udało ci się osiągnąć najwyższy poziom umiejętności opieki do dzieci. Co? To jest koniec? W sensie nie ma wyższego poziomu niż 5? Wiecie co, ja to muszę sprawdzić, bo ja nie mam pojęcia. Ja myślałam, że normalnie jest 10 poziomów. No ale tak to jest, jak się kurde nie sprawdzi. To co, będzie 5 odcinków, a nie 10? No, troszkę mi się plany podmieniały, ale okej. Zobaczymy, zobaczymy. Ale to w przyszłym odcinku zobaczymy, także no czekajcie razem ze mną, bo też jestem ciekawa. Także tymczasem dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!